Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości poświęconej pamięci Antoniego Jadackiego, założyciela Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Łomży, filia w Zambrowie. Jest to obecna Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. W krótkich słowach chciałbym przedstawić program dzisiejszej uroczystości. Rozpocznijmy od części oficjalnej, w której zostanie przedstawiona sylwetka bohatera dzisiejszej uroczystości. Następnie zostanie wyświetlony reportaż ze wspomnieniami współpracowników pana Antoniego Jadackiego, a następnie zaprosimy gości, którzy chcieliby przemówić do mikrofonu. Po części oficjalnej nastąpi koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. Później będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu przy wejściu do nowego budynku szkoły. Kolejnym punktem programu będzie promocja książki Antoni Jadacki, muzyk, animator kultury, pedagog. Spotkanie zakończymy przy kawie w sali kameralnej w starym budynku. Teraz proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana Krzysztofa Witkowskiego. Serdecznie gorąco witam Państwa na uroczystości poświęconej założycielowi Państwowej Szkoły Muzycznej, filii Państwowej Szkoły Muzycznej, panu Antoniemu Jadackiemu. Gorąco witam starostę Zambrowskiego, pana Zbigniewa Jacha. Gorąco witam burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Witam przewodniczącego Rady Miasta, pana Jacka Olszewskiego. Gorąco witam wójta gminy Zambrów, pana Jarosława Kosa. Gorąco i serdecznie witam rodzinę pana Antoniego Jadackiego. Witam pana profesora Jacka Jadackiego, syna. Witam córkę Bożenę Jadacką-Juśków. Gorąco witam byłego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Łomży, panią Elżbietę Leszczyńską. Gorąco witam wicedyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Łomży, panią Janinę Sulkowską. Gorąco witam byłego dyrektora byłego Miejskiego Gminnego Domu Kultury w Zambrowie, panią Teresę Szumowską. Gorąco witam byłego kierownika Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Łomży, filia w Zambrowie, pana Mieczysława Brysacza. Witam byłą księgową Społecznego Ogniska Muzycznego w Zambrowie, panią Krystynę Modzelewską. Gorąco witam dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Janusza Korczaka w Łomży, panią Małgorzatę Wagner wraz z panią dyrektorą Gabrielą Chorosz. Witam autora tablicy pamiątkowej, nauczyciela rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Janusza Korczaka w Łomży, pana Adama Timińskiego. Witam wszystkich uczniów i absolwentów pana Antoniego Jadackiego. Mam nadzieję, że Państwo jesteście na tej sali. Witam całą społeczność szkolną, witam wszystkich uczniów, witam rodziców na czele z przewodniczącym Rady Rodziców, panem Sławomirem Worosilakiem. Witam wszystkich nauczycieli filii i obecnej szkoły muzycznej.
witam wszystkich gości niewymienionych z imienia i nazwiska. W imię witam Zambrowskie Media, Zambrowiacje.pl i Zambrów.org. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej uroczystości chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetkę pana Antoniego Jadackiego, jak też okoliczności powstania filii Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Zambrowie. Pan Zygmunt Antoni Jadacki, bohater dzisiejszej uroczystości, urodził się w 1909 roku na Kurpiach w Czarni koło Myszyńca jako pierworodny syn tamtejszego organisty Antoniego Jadackiego i Walerii Spysznych. Po wybuchu I wojny światowej rodzina państwa Jadackich przeniosła się do Broku, gdzie ojciec Antoniego objął pracę organisty w tamtejszym kościele parafialnym. Zaś nasz dzisiejszy bohater rozpoczął edukację w szkole podstawowej. Kontynuowano w Gimnazjum Wysokiej Mazowieckiej. Następnie pan Antoni podjął studia w klasie organowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W tym czasie rodzina państwa Jadackich przeprowadziła się do Brańszczyka, z którego to przez dwa pierwsze lata studiów pan Antoni zmuszony był codziennie dojeżdżać do Warszawy. Wstawał on o 4 rano, aby do oddalnego o 11 km Wyszkowa dojechać rowerem i tam przesiąść się do pociągu jadącego do stolicy. W Warszawie zamieszkał dopiero na trzecim roku studiów, które ukończył w 1933 roku. Po zakończeniu edukacji przyszedł czas na rozpoczęcie pracy zawodowej. Pierwsze doświadczenie w roli organisty pan Antoni zdobył jeszcze w czasie studiów, pomagając ojcu w parafii w Brańszczyku. Z kolei samodzielną posadę objął w Konarach nad Pilicą, rozpoczynając tym samym trwający aż do 1957 roku etap związany z zawodem organisty i chórmistrza parafialnego. W roli tej pracował też w Piekutach Nowych, gdzie poznał swoją przyszłą małżonkę Annę Modzelewską, jak również w Mełkwi, Puchaczowie i w Rejgodzie. Po zamknięciu pierwszego etapu zawodowego pan Antoni podjął się niezwykle owocnej pracy dydaktycznej, pełniąc rolę pedagoga w Rajgrodzie, Augustowie, Zambrowie i w Wygodzie. W Zambrowskim Liceum Ogólnokształcącym oprócz lekcji muzyki prowadził też czterogłosowy chór mieszany i zespół muzyczny. Na tym etapie życia państwo Anna i Antoni Jadaccy na stale zamieszkali w Wygodzie. Należy też wspomnieć o bardzo ważnym etapie pracy zawodowej bohatera dzisiejszej uroczystości, a mianowicie o jego wielkim zaangażowaniu w tworzenie placówek kształcących muzycznie dzieci, młodzież i osoby dorosłe, zarówno w Augustowie w roku 1960, jak i w Zambrowie w roku 1967. Powołał on do życia społeczne ogniska muzyczne, którymi następnie kierował. Społeczne ognisko muzyczne przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców z Kołem w Zambrowie doczekało się też dwóch filii w Grądach Donieckim oraz w Wygodzie. I to właśnie zambrowskie ognisko działające pod pieczą Białostockiego Towarzystwa Muzycznego dzięki staraniom i wielkiemu zaangażowaniu pana Antoniego Jadackiego przekształcone zostało w 1980 roku w filię Łomżyńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Zambrowie. Zaś panu Antoniemu Jadackiemu powierzone zostało pełnienie roli pierwszego kierownika filii tejże placówki. Kierownictwo to po roku pan Antoni przekazał swojemu uczniowi, panu Mieczysławowi Brysaczowi. Zaznaczyć należy, iż filia siedzibę otrzymała dopiero w 1982 roku w budynku tzw. ambasady przy ulicy Białostockiej 17. Wcześniej kształcenie muzyczne prowadzone było m.in. w budynku klubu Relax oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Zambrowie. W 1989 roku w miejsce filii powołana została samodzielna Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Zambrowie, nosząca od 1999 roku imię Witolda Ludusławskiego. To tyle biografia pana Antoniego Jadackiego. W dalszej części uroczystości na pewno
O tym jeszcze będą mówić poszczególni mówcy, będzie to też w reportażu. Ja kończąc swoje wystąpienie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Jackowi, panu profesorowi Jackowi Jadackiemu, pani Bożenie Jadackie i Juśków za współpracę, za pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. I zapraszam państwa na scenę. Państwa, ja jestem belfrem, a raczej byłym belfrem, bo już jestem emerytowanym profesorem, ale rzadkich sytuacji, więc jestem niby przyzwyczajony do częstego mówienia, ale w rzadkich okazjach, a taką właśnie jest ta niezwykle rzadka, mam ogromną tremę, jestem niezwykle wzruszony, także to, co mam Państwu do powiedzenia, przeczy. To będzie trwało 5 minut. Życie nasze jest lepsze, jeżeli w naszym postępowaniu możemy się na kimś wzorować. Jeżeli, jak to się mówi, mamy jakieś wzorce osobowe, wzory osobowe, dobre wzory osobowe. Takie wzory osobowe są nam potrzebne w każdej dziedzinie naszego życia. Potrzebny jest więc nam wzór osobowy w gronie najbliższych. Wzór męża i żony, wzór ojca i matki. Wzór osobowy męża i żony to ktoś, o kim mamy prawo powiedzieć, że jest wobec swego małżonka czuły. A wzór osobowy ojca i matki to ktoś, kogo cechuje troskliwość wobec swoich dzieci. Potrzebny nam jest dalej wzór osobowy w gronie dalszej rodziny. Tutaj oczekujemy od kogoś takiego, że swoim krewnym, jak tylko się znajdą w potrzebie, będzie gotów na miarę oczywiście swoich możliwości pomóc. Potrzebny jest wzór osobowy w gronie sąsiadów. Takim wzorem osobowym jest ktoś, kto jest zdolny do poświęceń na rzecz ludzi ze swojego środowiska. Szczególny jest wzór osobowy w szkole, wzór nauczyciela i wychowawcy, stanowiącego przykład dla uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności, pracowitości i sprawiedliwości i opiekuńczości. Najtrudniejszym do znalezienia jest wzór obywatela, wzór patrioty. Kto to jest patriota? Ten, kto kocha swoją ojczyznę. To jest swój kraj rodzinny i naród, a więc grupę ludzi o wspólnej tradycji zamieszkującej ten kraj. Składnikami tej tradycji jest historia i kultura, nauka, sztuka, światopogląd, religia, obyczaje, obrzędy, moralność, prawo, państwo. Jest patriotyzm bierny i czynny. Patriotą biernym jest ten, kto zna i ceni narodową tradycję i jest do niej przywiązany. Patriotą czynnym jest ten, kto tę tradycję wzbogaca i jej broni. Jest jeszcze patriotyzm udawany. Wzór patrioty to oczywiście wzór patriotyzmu czynnego. Wzorami osobowymi bywają ludzie realni albo wymyślone, głównie przez pisarzy, postacie fikcyjne, literackie. Najlepiej, jak mamy jako wzór osobowy do naśladowania człowieka realnego. Jeszcze lepiej, gdy taki człowiek jest w naszym bezpośrednim otoczeniu. Jeszcze lepiej,
gdy w jednym człowieku skupia się jednocześnie kilka wzorów osobowych. Kiedy dyrektor Szkoły Muzycznej w Zambrowie, pan Krzysztof Witkowski, zwrócił się do mnie i mojej siostry o przygotowanie materiałów o życiu i działalności naszego ojca, i kiedy te materiały zaczęliśmy zbierać, zadaliśmy sobie pytanie, czy naszego ojca, Antoniego Jadackiego, można by uznać za wzór osobowy, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Mieliśmy świadomość tego, że łatwo tutaj wziąć pobożne życzenia za rzeczywistość. Ale kiedy tych materiałów przybywało, kiedy napłynęły do nas wspomnienia osób, które się z naszym ojcem zetknęły osobiście, uznaliśmy, że mamy prawo uznać go za rzeczywisty wzór osobowy, i to w wielu dziedzinach. To, że był kochającym mężem i ojcem, wiedzieliśmy z własnych doświadczeń. To, że odznaczał się ogromną ofiarnością, wiedzieliśmy z zachowanych dokumentów. Słowa dawnych uczniów i wychowanków i współpracowników przekonały nas, że był też wzorowym nauczycielem. W archiwum rodzinnym znaleźliśmy tekst prelekcji ojca wygłoszonej w Zambrowie w 1972 roku w setną rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki. Został on, Moniuszko, w tej prelekcji przedstawiony nie tylko jako wybitny kompozytor, ale także jako prawdziwy patriota. Miłość ojczyzny musiała być dla ojca czymś ważnym, skoro tyle uwagi w swojej prelekcji poświęcił tej właśnie sprawie. Jeżeli miarą wartości człowieka jest to, czy mógłby ten człowiek być wzorem osobowym, to mamy prawo, ja i moja siostra, nazwać naszego ojca człowiekiem wartościowym. Dlatego nie tylko jesteśmy dumni z tego, że w Szkole Muzycznej w Zambrowie znalazła się tablica jemu poświęcona i będzie niebawem odsłonięta, ale ponadto jesteśmy głęboko przekonani, że decyzja, żeby upamiętnić tą tablicą naszego ojca, była decyzją słuszną. Władze szkoły dały świadectwo temu, że do najwyższych wartości zaliczają troskliwość, ofiarność, pracowitość i miłość ojczyzny. Te właśnie wartości uosabiał nasz ojciec. Świadczą o tym fakty zebrane właśnie w tej wydanej o nim z inicjatywy pana dyrektora i, muszę to podkreślić, przy wsparciu finansowym życzliwych sponsorów, książce. Bardzo za tę inicjatywę ja i moja siostra i także nasze dzieci za to wsparcie dziękujemy panu dyrektorowi i sponsorom. Jeszcze jedno. Ja w zasadzie jestem nie tylko byłym belfrem, ale także i byłym pianistą. Co prawda można o mnie przeczytać informacje bez tego dodatku były, ale takie są niestety fakty. Ale to nie znaczy, że ja zerwałem z muzyką. Przeciwnie. Pozostałem jej melomanem i od czasu do czasu grywam, ale w gronie osób, które z przymrużeniem oka, czy jeśli tak można powiedzieć, z przymrużeniem ucha, są zdolne słuchać tego, co gram. Natomiast od czasu do czasu popełniam teksty dotyczące muzyki, zarówno jej historii, jak i teorii i muzykologii. Jedną z takich książek jest wydana wydany stosunkowo niedawno album, którego jestem współautorem, poświęcony Chopinowi, ale takiego, którego wydaje mi się, że Państwo nie znają. I od strony kompozytorskiej, warsztatu kompozytorskiego, i od strony materiałów ikonograficznych zebraliśmy tam rzeczy prawie że niedostępne w takich zwykłych publikacjach o Chopinie i pod względem jego bogatej, czasami tragicznej, ale wspaniałej osobowości. I chciałbym skorzystać z tej okazji, żeby egzemplarz tej książki złożyć na ręce pana dyrektora ze stosowną dedykacją.
Ja myślę, że jeżeli pan dyrektor uzna, że treść tej książki, a przynajmniej obrazki, które są tam w tej książce, zainteresowałyby uczniów, to proszę mi dać znać, ja chętnie podaruję drugi egzemplarz bibliotece szkoły. Bardzo dziękuję. Przejęzyczyłem się. On ma co prawda mały format, ale obrazków tutaj jest naprawdę bardzo dużo kolorowych. Cóż, mój brat powiedział tak dużo. Tak wiele ciekawych rzeczy, że ja przy moim braciszku jestem tylko takim maleńkim człowiekiem. Ale mimo wszystko chciałam w imieniu brata i swoim witać serdecznie wszystkich przybyłych gości na tą miłą, ciekawą uroczystość, upamiętniającą pracę naszego kochanego taty. Rzeczywiście pracował bez wytchnienia i zawsze mówił: pamiętaj, córciu, ucz dzieci muzyki, bo dzięki temu będą mądrzejsze. No staram się jak mogę, jestem też nauczycielem muzyki i po mojej linii córka moja też jest tak samo muzykiem, wiolonczelistą. Gra oczywiście bardzo zrozpaczona, że nie mogła przyjechać na tą uroczystość i nawet troszeczkę zagrać, ponieważ musiała z orkiestrą pojechać do do Belgii. No nie sobie swego czasu chorowałem i troszeczkę głowa moja jakoś tak czasami zapomina niektóre słowa. Chciałam serdecznie powitać osoby te, które może nie były wymienione. Ja sobie pozwolę tutaj podziękować za przybycie pani dyrektor Janinie Sunkowskiej, pana dyrektora Muzeum Andrzeja Lechowskiego w Białymstoku, oczywiście. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor Danutę Wyszyńską z Piekut, która jest miłośniczką muzyki. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zna naszą rodzinę i dlatego też bardzo chętnie przyjechała na ten koncert, za co jestem jej wdzięczna. Pana doktora Henryka Grzysiaka z Białegostoku serdecznie witam. Jest mi bardzo miło, bardzo dziwnych okolicznościach poznaliśmy się i wtedy pan doktor powiedział mi, że tatoś uczył grać pana doktora na akordeonie. Także cieszę się, że zostawił trochę chorych ludzi w szpitalu i przyjechał na tę uroczystość. Panią Zofię Wardaszko, nie wiem, czy jest, jeżeli nie ma. Jest. No, nie widzę tutaj z tej strony. Pana Wiesława Sokołowskiego z Białegostoku. Widocznie nie mógł przyjechać. Panią Janinę Ostrowską, też z Białegostoku. Nie ma, no trudno. Panią Krystynę Modzelewską z Zambrowa. Panią Katarzynę Koszewską, widocznie nie było. Panią Iwonę Oniszczuk. Ojca Marcina. I muszę powiedzieć, na pewno nie przyjechała pani, która uczyła się również u pana, pani Janina Ulewicz, która niestety jest w szpitalu poważnie chora. Także no, bardzo mi żal, bo naprawdę po prostu powiedziała, że to był wspaniały człowiek, któremu bardzo, bardzo wiele zawdzięcza. Jeśli państwo będziecie mieli książkę o naszym tacie, to tam są jej wypowiedzi. Poza tym, no cóż, życzę państwu
wszystkiego najlepszego i miłość do ojczyzny powinna być zawsze wielka, ogromna, a muzyka właśnie do tego dąży. Dziękuję. Ja bardzo przepraszam, ponieważ moja córka nie przyjechała, to pan dyrektor otrzymał od mego brata taką piękną książkę, a moja córka powiedziała: mamusiu, a moje takie dwie płyty ofiary panu dyrektorowi, ponieważ naprawdę cieszę się, bo dziadziuś był moim kochankiem. Bardzo dziękuję pani Bożenie i pani panu Jackowi Jadackim. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować sponsorom publikacji. Pomogli nam finansowo w wydaniu Bank Spółdzielczy w Zambrowie, Ewa Druk Stręgowski, spółka Jagna w Zambrowie, Centrum Ogrodnicze Zorza w Zambrowie oraz TRM Szumowskie. Bardzo dziękuję. Publikacje otrzymacie Państwo w sali koncertowej kameralnej w starej części szkoły. Po uroczystości, po koncercie i po odsłonięciu tablicy. Chciałbym jeszcze podziękować pani dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Janusza Korczaka w Wądrzy, pani Małgorzacie Wagner i panu Adamowi Tymińskiemu, nauczycielowi z tejże szkoły, za pomoc w organizacji i za wykonanie tablicy pamiątkowej. Serdecznie Państwa zapraszam na scenę. I dziękuję panu dyrektorowi, tak może stanę, żeby nas było widać, dziękuję panu dyrektorowi za zaproszenie nas do udziału w tak pięknej inicjatywie, gratulując organizacji i samego przedsięwzięcia, też dziękując państwu za te piękne słowa, które państwo powiedzieliście i z tego miejsca również dziękuję panu Adamowi Tymińskiemu, bo on jest, jakby, jeżeli chodzi o szkołę, tutaj osobą, która cały projekt dźwignęła, jest autorem i wykonawcą tej tablicy, którą się będziemy odsłaniać. Także raz jeszcze dziękuję za zaproszenie do tego pięknego projektu, gratulując całej uroczystości. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa teraz do obejrzenia krótkiego reportażu.
i po raz pierwszy zetknąłem się z panem profesorem, dyrektorem Antoniem Jadackim w latach 70. kiedy byłam dyrektorem szkoły w Puchałach. Przyjaźniłam się z rodziną państwa Bartaszków, którzy byli bliskimi ludźmi państwa Jadackich. Miałam nawet przyjemność i szczęście bywać w domu. Więc była to rodzina z tak pewnymi tradycjami. Pani Hania Jadacka, żona pana profesora, bardzo gościnna, bardzo taka nobliwa pani. Poznałam wtedy córkę państwa Jadackich, Bożenę. Potem poznałam też jej córkę, wnuczkę Małgorzatę. Następnie miałam kontakt z panem dyrektorem Jadackim, pracując w Domu Kultury, w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Ząbrowie. Pan dyrektor Jadacki wcześniej prowadził ognisko muzyczne, gdzieś tam w którymś bloku w piwnicy. A potem prowadził to ognisko w Domu Kultury. Gdybyśmy zadali sobie pytanie, jaki to był człowiek, pan Jadacki był bardzo człowiekiem pracowitym, zaangażowanym w to, co robił. Kochał muzykę i starał się wszczepić młodzieży, dzieciom miłość do muzyki, bo miłość do muzyki to jest miłość bez bólu, bez trosk, bez zaangażowania, a dająca tak wiele, wiele przyjemności. I w pewnym momencie zrodziła się myśl u pana dyrektora Jadackiego, a może by powołać szkołę muzyczną w Ząbrowie, ponieważ taka podstawa była do tego, bo wiele osób, wielu uczniów ukończyło ognisko muzyczne. Zresztą jeszcze pracował w liceum, więc znał młodzież i dlatego bardzo wiele czasu poświęcił, ażeby przekonać decydentów zambrowskich o powołanie szkoły. Pamiętam taką sytuację, że zaprosił panią dyrektor szkoły muzycznej w Łomży, panią dyrektor Wydziału Kultury. I ja, i pan Jadacki poszliśmy do decydenta w Ząbrowie, może tak powiem. Nie wiem, czy może powinnam mówić, powiem jednak, po to, żeby nakreślić, jaka była wtedy atmosfera tworzenia szkoły muzycznej w Ząbrowie, bo ów decydent powiedział, szkoła muzyczna? A po co? Tu tylu muzykantów jest. Pan Jadacki nie zrażał się tym, ponieważ był nieustępliwy, widział sens i potrzebę powołania szkoły. Chcę jeszcze dodać, że to był człowiek bardzo kulturalny, posiadający wiedzę nie tylko muzyczną. To był człowiek, którego warto było naśladować, brać przykład z racji jego, wcześniej określiłam, pracowitości, wrażliwości, uporu. Jeśli był przekonany, że coś warto, to był uparty. Czego dowodem jest, że powstała szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Ząbrowie. Spotkaliśmy się, to już dosyć bardzo dawno, bo to w latach 50. pierwsze nasze spotkanie nastąpiło. Ja wówczas byłem małym chłopcem, miałem 10 czy 11 lat. Natomiast pan Jadacki już był dojrzałym człowiekiem w średnim wieku i wówczas był organistą w Rejgrodzie, bo ja mieszkałem wówczas w Rejgrodzie i pan Jadacki tam przybył na parafię.
Podczas roznoszenia opłatków któregoś tam grudniowego dnia przyszedł do nas do domu i zobaczył pianino. Pianino było stąd, że mój ojciec również był organistą i już wówczas nie żył i pianino po prostu było w domu. No usiadł, zagrał, ja pamiętam tam kilka, powiedzmy, takich tych, zaśpiewał jakieś tam pieśni, prawda? I potem zwrócił się do matki, że tego chłopca warto uczyć muzyki, no przecież, ale to... I sam zaoferował, że jako kolega, organista, poprzednik jego, no to ja będę przychodził, będę uczył to dziecko. No i tak to się zaczęło. Następnie w latach 70., na początku lat 70. ubiegłego wieku pojawił się znowu pan Jadacki jako nauczyciel muzyki w liceum ogólnokształcącym w Żambrowie. No i również się spotkaliśmy tutaj, również ponownie. No nawet powiedzmy, no, taka znajomość z dzieciństwa, no to już był starszy człowiek wówczas, prawda, a ja byłem, no już dorosłym człowiekiem, już pracowałem. A i mówi, panie kolego, bo on tak nazywał nas wszystkich później, no to warto, jak jest nas już dwóch, żebyśmy coś pomyśleli, żeby jakieś może coś założyć, może jakieś ognisko muzyczne. No i tak też się stało. On to ognisko muzyczne od strony formalnej to wszystko zorganizował. Pierwsi nauczyciele to był on, jego brat Mieczysław, ja, Ludwika Gawrychowska, później dołączył Andrzej Knapkiewicz, Krzysiek Ługowski. No nas było z pięcioro albo z sześcioro. No i nieocenione zasługi przy lokalizacji tego ogniska. Pamiętam, że pani Halina Krawczyk, wielce życzliwa, później pani Teresa Szumowska, bo pierwotnie zajęcia odbywały się na Kościuszki, taki dzisiaj tam sklep jest tu zaraz od tej wodnej, jak się idzie drugi czy trzeci taki lokal, tam był klub Orion, którym zawiadywała, jak już wspomniałem, pani Halina nieżyjąca niestety, Krawczyk. No i tam się odbywały pierwsze zajęcia tego ogniska. Później pan Jadacki wystarał się u nieżyjącego prezesa, pana Podedwornego, lokal spółdzielni mieszkaniowy, taki na dole w tym budynku, chyba Świętokrzyska 10, o ile się nie mylę. I tam się przenieśliśmy i tam już zajęcia były takie, no uczniów przybywało, było sporo, nawet 80, 70 uczniów było, bo to przedtem nie było nic tutaj, prawda, no nie było. No i to ognisko funkcjonowało, myśmy to przez kilka dobrych lat, ale panu Jadackiemu było mało, mówi, no tak, żeby jeszcze szkołę muzyczną dało się zorganizować, no ale to nie taka była prosta sprawa, bo trzeba było mieć kadrę odpowiednią wówczas, prawda, no i no ale nie wszyscy z nas mieli kwalifikacje do szkoły muzycznej, do ogniska tak, ale do szkoły muzycznej trzeba mieć szczególne kwalifikacje. Ja pamiętam, że to był pogodny, wesoły człowiek, pełen humoru, nigdy nie podnosił głosu, bo był dyrektorem tego ogniska, tylko miał takie powiedzenia, które od razu osadzały młodych nasz temperament. Na przykład utkwiło mi w pamięci, jak podczas klasyfikacji na koniec roku któryś z nas się odezwał, panie dyrektorze, ale za co mu czwórkę, przecież on nic nie umie. A pan Jadacki na to, jak to nic nie umie, a kto go uczył, ja? I koniec było dyskusji, no to mówił to, i dodawał, trzeba było tak uczyć, żeby umiał. I koniec było dyskusji. No to ognisko, tak jak wspomniałem, trwało kilka lat. Później pan Jadacki mówi, że to jego była inicjatywa. Mówi, przydałaby się szkoła muzyczna, no ale nie było ani lokalu, ani budynku, ani kadry odpowiedniej, prawda. No oczywiście do samodzielnej szkoły to była bardzo długa historia, ale filia to powstała bodajże w 80 roku, panie dyrektorze, tak, w 80, bo to te daty już. No i była filia początkowo
Łomżyńskiej Szkoły Muzycznej, tam dyrektorem była wówczas pani Leszczyńska Elżbieta, która też bardzo życzliwie do tego pomysłu. W Wydziale Kultury był pan Berner, który też do tego pomysłu był zapalony. No i jeszcze była potrzebna zgoda Ministerstwa Kultury. A Ministerstwo Kultury to już wziął na siebie, że tak powiem, pan Jadacki, który wydeptał to, uzyskał to zgodę z ministerstwa i przyjechał z tymi papierami. No papiery mieliśmy, ale oprócz zezwolenia ministerstwa nic, ani budynku, ani czego. No i zorganizowaliśmy, pamiętam, 81 rok szkolny, to początkowo zajęcia szkoły muzycznej odbywały się w dwóch lokalach. Tam u pani Szumowskiej na Koszarach, w tym Domu Kultury i tutaj w zakładowym klubie Relax. No i to było dosyć uciążliwe, bo i tu i wywiadówki, ale później pan Jadacki był kierownikiem tejże firmy gdzieś jakieś pół roku. Później powiedział w ten sposób, że on już w zasadzie swoje zrobił i mnie namówił, żebym ja dalej to się podjął, kontynuować to, co on zaczął. Mówi, no i pojechał do pani Leszczyńskiej, do Łomży, zarekomendował mnie i w ten sposób ja zostałem kierownikiem filii na dalsze lata. No i pan Jadacki się wówczas już wycofał. Nazywam się Krystyna Modzelewska, jestem rodowitą Zambrowianką. 35 lat pracowałam w charakterze księgowej w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Zambrowie. Z tego też miejsca wybrano mnie, bo ponieważ żeśmy prowadzili taki klub Orion, który był inicjatorem wszystkich takich różnych poczynań, wybrano mnie jako na księgową do Społecznego Ogniska Muzycznego w Zambrowie. Wybrał mnie pan dyrektor Jadacki, już świętej pamięci obecnie. Pracę rozpoczęłam 1 września 1967 roku i pracowałam tam do 31 sierpnia 1982 roku. To jest 15 lat. Praca układała mi się z panem dyrektorem bardzo dobrze. To był człowiek ogromnej kultury, ogromnego zaangażowania, człowiek ogromnej pracy, nie tylko nad sobą, ale nad wszystkimi uczniami, którzy przychodzili do naszego ogniska. Z biegiem czasu ognisko zaczęło się bardzo rozrastać. Początkowo było mało uczniów, ale z biegiem czasu przybywało ich coraz więcej. Pan dyrektor bardzo o nas dbał, wysłuchiwał każdego naszego problemu, podpowiadał różne fajne rzeczy. No i wobec powyższego mam ogromny sentyment i uznanie dla pana dyrektora. Nasze ognisko, tak jak mówiłam, miało 4 filie. Jedna filia była w spółdzielni mieszkaniowej na ulicy Świętokrzyskiej, druga filia w klubie Orion na ulicy Białostockiej, tam gdzieś mieściło się moje biuro. Następnie była jeszcze filia w Relaksie, tam teraz obecnie jest Izba Pamięci Historycznej, i jeszcze w Związku Nauczycielstwa Polskiego. To były takie 4 filie. Pan dyrektor musiał się bardzo nabiegać, nie mieliśmy własnego transportu, nie było środków lokomocji. Pan dyrektor autobusem dojeżdżał z Wygody do Zambrowa. Nigdy swoich pracy nie zaniedbywał. Zawsze był aktywny i zawsze czekał. Nie to, że uczniowie na niego czekali, on czekał na uczniów. Nawet z bardzo trudnego ucznia potrafił wydobyć jakieś dobre, pozytywne cechy. W bardzo przystępny sposób prowadził swoją pracę, udzielając mi również wskazówek. Zajmował się nie tylko muzyką, ale i malarstwem. Malował przepiękne obrazy. Jeden z takich obrazów przedstawiający pejzaż jest w moim rodzinnym mieszkaniu. Wisi w głównym pokoju. Był również organistą w Wygodzie, także pięknie śpiewał. Człowiek o wielu talentach. Dla uczniów to był wspaniałym pedagogiem, wspaniałym nauczycielem. Pamięć o nim nigdy nie powinna zaginąć, bo takich nauczycieli to trzeba ze świecą teraz szukać, z takim zaangażowaniem, z takim podejściem.
człowiekiem przede wszystkim dobrym, dobrym człowiekiem, o ogromnym sercu. Nigdy się nie denerwował na ucznia. Chociaż był uczeń trudny, nie docierało czasami zbyt do niego, ale on starał się jakoś przekonać, jakoś dojść do niego. Jestem bardzo zadowolona, że miałam możliwość obcować z tym panem, bo wiele się nauczyłam, wiele doświadczyłam i nawet chociażby takiej konsekwencji w działaniu, bo jeżeli widział, że to jest słuszne, to był upartym człowiekiem, ale w sprawach słusznych, o których mógł przekonać swojego adwersarza. Więc to jest bardzo cecha, uważam, bardzo, bardzo pozytywna. To chcę, można powiedzieć, że dał fundamenty pod tą szkołę i w warunkach takich, gdzie no chyba wtedy to były najlepsze warunki możliwe, bo jako dyrektor Domu Kultury przyjęłam tą szkołę, ciesząc się, że będzie u nas, że były zajęcia w pomieszczeniach Domu Kultury. Młodzież ćwiczyła na sprzęcie, tak, na sprzęcie muzycznym Domu Kultury. I tu w tym momencie to powiem, że czekałam długie lata, że ożyje wspomnienie pana dyrektora Jadackiego, bo na to zasłużył. I słowa wielkie uznania kieruję pod adresem pana dyrektora szkoły muzycznej obecnie, pana Krzysztofa Witkowskiego, że uhonoruje pamięć dyrektora Jadackiego, bo on był pierwszy. I powiem, że kiedykolwiek uczestniczyłam w jakimś tam leciu szkoły muzycznej i zawsze brakowało mi pamięci, wspomnienia o panu Jadackim. A to muszę powiedzieć, nie muszę, tylko z przyjemnością mówię. I panie dyrektorze, na pana ręce, ja jako ta dawna z tamtych lat znajoma dyrektora, to w imieniu jego i własnym bardzo dziękuję. Bo jest to wspaniała rzecz. Zasłużył na to swoją pracą, swoim zaangażowaniem, swoją miłością do muzyki, to, które jakieś tam wiele część, jakąś część przekazał dla młodzieży, z której też i ja skorzystałam. Henryka Grzesiaka, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej, którego pan Jadacki uczył grać na akordeonie i razem żeśmy chodzili we dwóch do szkoły i tutaj jesteśmy dzisiaj. Tyle ciepłych słów zostało powiedzianych, że trudno cośkolwiek więcej dodać. Pan dyrektor bardzo ładnie historię nakreślił. Tutaj rodzina w patriotyczny sposób, syn też przedstawił sobie, jak należy podchodzić do tematu. Ja może dorzucę kilka takich słów bardziej humorystycznych. W latach 68-72 chodziłem do tej szkoły razem z tutaj obecnym kolegą, który jest prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej. 7,5 tysiąca lekarzy ma pod sobą, także w kolejkach można się zapisywać jak coś.
I chodziłem sobie do tej szkoły i pamiętam kontakt, a mianowicie taki, pierwsza lekcja śpiewu. Pan Jadacki poprosił nas, żeby zaśpiewać jakąś piosenkę. Każdego tak po kolei wywoływał, czytał z listy, no i który nie poszedł, ja, że, jako że na J to tam byłem nie za długo, który nie poszedł, to nic nie chciał zaśpiewać. Ani Umia, ani Szłagieweczka do Laseczka, ani Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, kompletnie nic. No i tak kombinował, a chciał założyć chór. I nikt nie chciał, każdy się przed tym chórem bronił jak przed jakimś złem wcielonym. No i w końcu przyszedł porozum do głowy, zawołał nas chyba z 10, ustawił tyłem do tablicy, przodem do klasy i kazał śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła. I znalazł sposób i wyłonił kilku z tego hymnu, że się nadaje do tego wszystkiego. Co to były za czasy? Pan Jadacki chór, pani Chmielewska zespół tańca, pan Józef Murawski orkiestra dęta, było tego i jeszcze była konkurencja czwarta sportowa pan Antoni Sławy. I każdy kombinował jak mógł i szedł tam, gdzie chciał, a nie tam, gdzie jego chciano. Ja też się wybroniłem, poszedłem do orkiestry dętej. Razem tutaj z kolegą żeśmy przegrali 4 lata i tak to nam przeszło. Lekcje, jakie odbywały się. Pan Jadacki na samym początku rysował na tablicy kredo 5 linie, nuty, no i a że był człowiekiem naprawdę ekspresyjnym, takim, no trudno nawet do kogo to porównać, jak Iskra to było. I kazał nam to wszystko śpiewać i ciągnąć. Całą notę narysował i liczył do 4, i raz, i dwa, i wyginał się na wszystkie strony. I tak żeśmy całą gamę prześpiewywali, krzyczał na nas tam, szturał to pałeczko, żeby jakoś to ciszej spokój było. Patrzę na pana, to kalkomania, proszę pana, i cóż więcej można powiedzieć. Zmarł w 1993 roku, 84 lata bodajże wtedy miał, chyba 8 grudnia jest rocznica śmierci, z tego co pamiętam. Z tego co pamiętam miał na drugie imię Zygmunt. Cóż jeszcze można by było dodać? Te ogniska, wszystkie te miejsca zostały wymienione, od piwnicy począwszy na ulicy Świętokrzyskiej, poprzez ambasadę ruską, klub Orion, klub na górze tutaj, na Kościuszki. Wszystko po kolei zostało wymienione. I z tym wszystkim założycielem pierwszej tej szkoły był, pamiętam, rok 89, została 1 stycznia przez wojewodę powołana szkoła, Państwowa Szkoła Muzyczna. I miałem przyjemność brać udział, tutaj zostałem oddelegowany do przejmowania tego budynku, obok co wchodzimy, ten główny budynek, to była siedziba Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i miałem przyjemność przejmować ten budynek na papierze w Wysokie ówczesny, mój naczelnik, na szkołę muzyczną. I tyle, i nic więcej do powiedzenia. Został w pamięci jako ciepły, serdeczny, miły człowiek, który naprawdę włożył w serce, duszę, ażeby nas nauczyć grać i śpiewać. I to mi zostało do dzisiaj, bo do dzisiaj coś tam sobie brzdąkam. To raz tylko na gitarze, a kolega gra na akordeonie. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz byłą panią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Łomży, panią Elżbietę Leszczyńską. Drugiego stopnia i wówczas, także potem na tej bazie
orkiestry. Wówczas także trzeba było też sprowadzić innych specjalistów, którzy w drugim stopniu by uczyli. Ponieważ jestem po szkole muzycznej i po muzykologii, wobec tego byłam właśnie potrzebna do tego drugiego stopnia. I tak właściwie z marszu zostałam tym dyrektorem, ponieważ dyrektor, który mnie przyjmował, pan Belica, wpierw zachorował, potem już też nie pracował, więc tak bez przygotowania, bez jakiegoś, z małymi dziećmi, tą funkcję musiałam pełnić. Ale do czego zmierzam? Do tego, że kiedy muzyczna szkoła drugiego stopnia powstaje, powinno być do tego chociaż dwie szkoły, jeszcze filie pierwszego stopnia, żeby był też nabór do drugiego. Więc to była jedna sprawa. Nie można byłoby tego utworzyć, gdyby nie było ludzi, takich jak pan Jadacki czy pani Szumowska, którzy tu stworzyli jakąś bazę. To już było na czym tworzyć. Były ogniska, byli ludzie zaangażowani. Pan Jadacki też, nie mieliśmy jeszcze tak dużo kadry, też pracował, też dojeżdżał do szkoły muzycznej w Łomży przez pewien okres czasu. I dlatego w tym chciałabym podkreślić ogromną rolę takich zapaleńców, takich animatorów kultury, takich, którzy poświęcają swój czas dla tworzenia kultury, która dla każdego narodu jest chyba bardzo ważna. I panu Jadackiemu, którego już nie ma wśród nas, ale teraz przez te wspomnienia, myślę, że wśród rodziny i wszystkich innych tu uczniów, którzy wspominali, pozostanie. I pani dyrektor Domu Kultury, z którą też miałam przyjemność pracować i żeby nie jej życzliwość, że przygarniała tych uczniów, żebyśmy mogli tutaj wpierw działać, zanim jakiś ten lokalik z piecami, który był przeznaczony. No a potem ta szkoła. Tutaj także się cieszę, że ta szkoła się rozwija. No właśnie musiała się kadra też wykształcić, stąd przez parę lat była filią. Ale kiedy została szkołą muzyczną pierwszego stopnia, tutaj pan Brysacz, z którym wtedy pracowałam jeszcze jako dyrektor szkoły muzycznej w Łomży. No a obecnie cieszę się, że absolwent szkoły muzycznej drugiego stopnia, no potem po studiach, pan Witkowski tak sobie wspaniale działa tutaj, tak sobie świetnie radzi, że możemy tylko pozazdrościć pięknego budynku i pięknej też sali. Także jeszcze raz gratuluję i życzę sukcesów, żeby ta szkoła się dalej rozwijała i rozszerzała tą kulturę muzyczną w regionie, bo teraz do tej szkoły mogą dojeżdżać dzieci znowu z przyległych jakichś tam miejscowości i mają już bliżej niż dalej. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i tak jak widzicie Państwo, jestem też wyrwana do tablicy i wzruszona tymi wspomnieniami i to też cieszy, jak już tak człowiek troszeczkę jest na marginesie, że ta praca nie poszła do wszystkich na marne. Także wszystkiego dobrego dyrektorze i dla Państwa także. Jeszcze zechciałby zabrać głos. Zapraszam. Tak naprawdę miałem nie przemawiać. Nie jestem przygotowany do wystąpienia, ale trudno po tym wszystkim, co słyszałem. Dziękuję przede wszystkim pani Bożenie Juszków i panu profesorowi Jackowi Jadackiemu za zaproszenie. Jestem rzeczywiście bardzo wzruszony i mam tremę, ale trudno w takiej chwili nie być wzruszony. Jestem bardzo dumny z tego, że kończyłem to liceum w Zambrowie ponad 50 lat temu. Cieszę się z tego, że tutaj jest również wśród nas pan profesor Brysacz, którego pamiętam z liceum. Także dzień dobry panie profesorze.
I naprawdę bardzo dziękuję. Proszę Państwa, byłem bardzo zaskoczony, kiedy przypadkowo zupełnie w rozmowie w sprawie zdrowia oczywiście z panią Bożeną dowiedziałem się, że jest córką pana profesora. Rzeczywiście byłem uczniem w klasie akordeonowej, ale to w ognisku, bardzo krótko, bo nie wystarczyło mi chyba zdolności, żeby rozwijać się w tym kierunku, ale niewątpliwie pan profesor zaszczepił miłość do muzyki wśród wielu absolwentów liceum w Zambrowie. Mieliśmy szczęście z kolegą, ale wszyscy ci, którzy w tamtych czasach studiowali, nie wiem jak jest dzisiaj, że mieliśmy tak wspaniałych nauczycieli, tak jak pan profesor, rzeczywiście ja go pamiętam jako takiego dobrego ojca, który rzeczywiście nie krzyczał, miał bardzo dużo serca do swoich uczniów i to pamiętam właśnie z tamtych lat. Ale również pamiętam doskonale pana profesora, który uczył fizyki, ale Józefa Murawskiego, właśnie, który stworzył orkiestrę dętą w tamtych czasach. Była to jedna z najlepszych orkiestr dętych wśród orkiestr z szkół średnich w tamtych czasach. Jeździliśmy na zgrupowania, byliśmy na takim zgrupowaniu, pamiętam, wtedy, kiedy Amerykanie lądowali na Księżycu, byliśmy na obozie orkiestr dętych z wielu szkół ogólnokształcących w Drohiczynie. To było niesamowite przeżycie. Byliśmy na, oczywiście obsługiwaliśmy jako orkiestra różne smutne uroczystości w Zembrowie, ale również uroczystości pierwszomajowe. Zawsze orkiestra szła na czele pochodni. I to były rzeczywiście niesamowite czasy. To, że pan profesor właśnie był takim człowiekiem, tak ciepłym, również i we mnie jednak na pewno zaszczepiło miłość do muzyki, bo później jeszcze ponad 10 lat śpiewałem w chórze Akademii Medycznej w Białymstoku. Już będąc już lekarzem, wyjeżdżaliśmy na wiele koncertów zagranicznych i takim największym osiągnięciem chyba to chóru Akademii Medycznej w Białymstoku to było zajęcie drugiego miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Anglii, w Middlesbrough. Ale chór śpiewał papieżowi, wyjeżdżał do Stanów, ale to się wzięło właśnie tu, początki właśnie takiego, prawda, pokochania muzyki na pewno niewątpliwie odegrał również w moim życiu, również pan profesor, za co jestem wdzięczny i za to jestem wdzięczny, że mogłem poznać panią Bożenę. Także bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz i życzę państwu, dzieciom, pana profesora dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mikrofon jeszcze włączony. Może ktoś z Państwa jeszcze zechciałby zabrać głos? Zapraszam. Panie dyrektorze, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie mnie. Bardzo się cieszę, że byłam tą osobą, która wiele godzin spędziła, nawet pijąc kawę w gabinecie z panem dyrektorem Jadackim. Chodził, deptał, prosił i zorganizował filię szkoły muzycznej. A dziś na pewno tam z góry patrzy i cieszy się. Cieszy się, że w godnych rękach jest szkoła muzyczna. Że zachowana została pamięć, uratowana od zapomnienia postać, która wyjątkowo na to zasługuje, zasługiwała. A teraz pozwolę
pozwólcie Państwo, że skieruję słowa podziękowania na ręce pana dyrektora Krzysztofa Witkowskiego, który kontynuując dalsze działanie szkoły muzycznej organizuje nam kilka razy w miesiącu. W ubiegłym roku szkolnym, jak się nie mylę, to było 37 koncertów. To były prawdziwe uczty duchowe, za co my, uczestnicy tych uczt, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że mamy możliwość korzystać z tego, co jest takie piękne. I nadal pan dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną szkoły szerzy kulturę muzyczną z najwyższej półki i szerzy miłość do muzyki. I pozwolę sobie powtórzyć, bo miłość do muzyki to miłość bez bólu, bez trosk i bez zobowiązań. A jakże wiele dostarcza nam szlachetnych doznań. Panie dyrektorze, dziękuję. Dziękujemy panu. Dziękujemy panie ambasadorze. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze zabrać głos. W takim razie dziękuję bardzo za wszystkie przepiękne, wzruszające i ważne słowa, które dzisiaj padły. I myślę, że na tym zakończymy część oficjalną. Zapraszam teraz Państwa na bardzo, bardzo krótką przerwę techniczną. Ja dosłownie sprawdzę, czy artyści już są gotowi do występu. Przygotujemy tylko scenę i już za moment, za chwileczkę zaczynamy. Także zostańcie Państwo na swoich miejscach. Za chwilkę zaczniemy część artystyczną. Pierwsza jest taka. Niedaleko stąd jest miejscowość, która się nazywa Piekuty Nowe, albo niektórzy uważają, że Nowe Piekuty. Otóż tam jest szkoła, która jest imienia księdza Rocha Modzelewskiego. To jest brat mojej mamy i jest mi niezmiernie miło, że tak blisko zostali tak wysoko uhonorowani moi protoplaści. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka. Miarą kultury jakiegoś środowiska jest stosunek tego środowiska do tradycji, każdej tradycji. Nawet jeżeli się z tą tradycją dana osoba nie utożsamia. Otóż zgodnie z naszą tradycją, a w każdym razie z tradycją naszej rodziny, coś tak pięknego i tak wzniosłego, jak tablica poświęcona w tym wypadku mojemu ojcu, powinna zostać pobłogosławiona. Otóż tak się szczęśliwie składa, że jest wśród nas ojciec Marcin Grys, znany warszawski dominikanin, który był... Jezuita. Który był... Zawsze o to dbacie. Który był jednym z uczniów mojego ojca i chciałbym go właśnie poprosić o to, żeby zechciał dokonać tego tradycyjnego.
Panie profesorze Jacku, bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze również. Chciałbym tylko powiedzieć, że z serdecznością to zrobię, bo błogosławieństwo, którego udzielam, to nie jest moje, tylko i wyłącznie od siebie. To jest błogosławieństwo od tego, który jest Stwórcą, a który każdego obdarza różnymi talentami. I błogosławiąc tę tablicę, błogosławię człowiekowi pasji. Pasji życia, muzyki, muzyka, która wyraża duszę. I chciałbym pobłogosławić wszystkim wychowawcom, wszystkim, którzy byli współzałożycielami tutaj tej szkoły, ale wszystkim, którzy wychwytywali wśród dzieci, młodzieży, także z nas urwisów, pan Antoni również to wyciągał, tę pasję życia i ducha. I wszystkim dzieciom, którzy będą się tutaj uczyć, żeby z tej szkoły i również ze szkoły muzycznej w Łomży wyrosły talenty światowego formatu i naszego regionalnego. Zatem niech Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję bardzo. Jestem absolwentem z wygody pana Antoniego, także nie służbowo. Dziękuję bardzo.